Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a w dzisiejszym filmie chcę pokazać Ci, w jaki sposób wystawiać aukcje na Allegro. Jeżeli jesteś początkującą osobą, która jeszcze tego nie zrobiła albo chciałaby, ale ma jakieś obawy, czy to jest łatwe, trudne, czy podoła, to w dzisiejszym filmie pokażę Ci, w jaki sposób to zrobić. Przy okazji wystawię swoją książkę, która właśnie miała niedawno premierę. Sprzedaję to też na swojej stronie sukces.info, ale chcę jakby zwiększyć swoje, wypuścić siebie na rynki też Allegro. Nie wiem, czy w ogóle książki na Allegro się sprzedają, ale pomoże mi to też pokazać Ci, w jaki sposób wystawić tą książkę. Zapraszam Cię na moją stronę, na mój kanał YouTube. Tutaj dużo wiedzy, motywacji, rozwoju osobistego. Jeżeli masz ochotę, zasubskrybuj ten kanał, wciśnij dzwoneczek, aby YouTube informował Cię o kolejnych filmach, które będą się tu pojawiały. Napisz komentarz, pomóż mi rozwijać ten kanał i zwiększyć zasięgi, aby więcej osób mogło trafić na tą wiedzę, która mam nadzieję pomaga. Sprzedaż Allegro, jak wydać książkę na Amazon KDP, jak importować towar z Chin, jak rozliczyć kryptowaluty, jak zacząć dropshipping. Wszystko tutaj znajdziesz. Zapraszam Cię także na stronę sukces.info w celu sprawdzenia, czy ta książka przypadkiem Ci się nie przyda. Jeżeli szukasz motywacji, rozwoju, to naprawdę to jest kawał dużej wiedzy, kawał technik, w jaki sposób rozwijać siebie, w jaki sposób motywować do działania. I 15 lat takiego mojego doświadczenia, tak naprawdę we wszystkim, od handlu po motywację, po szukania celu w życiu. Zapisz się także na newsletter, dostaniesz wiedzę, darmową wiedzę, która systematycznie będzie spływać na Twojego maila. A teraz przechodzimy na aukcję Allegro. Ja tutaj już jestem zalogowany na swoje jedno z wielu kont, ale to głównie otworzyłem po to, żeby właśnie promować tą książkę. Może tu się pojawią jakieś inne produkty. Moja żona chciała, żebym tu jej obrazy wrzucił, więc pewnie będę powoli gdzieś też rozwijał tą stronę. Przechodzimy, dodaj nową ofertę. O, tu już próbowałem wpisywać, ale nie wiem, bardzo tutaj coś znalazło. Książka to jest produkt od nowa. Tu nie możesz się podpiąć pod nic. Teraz jest katalog produktów, gdzie jeżeli coś wystawiasz, co ktoś ma inny, ten sam EAN, ta sama nazwa, to musisz podpiąć się pod inne. Jeżeli masz swoje produkty, to musisz wypuścić to na innym kodzie EAN lub tutaj nie wiem, jak książka może być to na kodzie ISBN, który jest nadawany właśnie pod konkretną książkę. Wybaczcie, jeżeli będę się tu trochę motał, ponieważ pierwszy raz to robię. Kultura i rozrywka. Książki i komiksy. Gdzie to było? Poradniki, albumy. Motywacja i rozwój. W miarę szybko tu przyszedłem. Nie wiem, jak tutaj, czy to musi być opisane jako książka. Książka. Najlepiej pisać z dużej litery, bo to jest wtedy lepiej widoczne. Się nie zmieści. Tutaj można wielokrotnie wracać do tych aukcji, ja tylko tak wstępnie tu pouzupełniam. W tej kategorii wymagane jest połączenie z katalogiem produktu, no ale ciekawe jak Ci połączę, to mam nowy produkt. Nowy produkt, ISBN. Tu mam ten kod, to jest 97883 96 74 50 02. Dobra, wydawnictwo LOA.
Brać inne. Tytuł. Kładka. Miękka. Tor. Bardzo skromna osoba. Rok wydania. Wyrzutki. Język. Polski. Więcej parametrów. 2 kilo. Forma. Wpadnik. Liczba stron. 28. Numer wydania 1. Szerokość punktu 45. 15. Jak wypełniacie, czy to jest właśnie tutaj przy książce, czy gdziekolwiek indziej, najlepiej jak wypełniacie wszystkie możliwe parametry. Dzięki temu twoja widoczność aukcji będzie dużo, dużo wyżej od tych, którzy będą pomijać te parametry. Jeżeli masz jeszcze inne, to dodaj kolejne parametry. Wypełnianie, czy to przy nowym produkcie, czy połączenie z katalogu. Im więcej, tym lepiej, nie żałujcie. Chyba że wystawiacie z hurtowni dropshippingowej, wtedy no, te parametry są uzupełniane i musisz ten każdy parametr byś musiał dodatkowo wchodzić, ale no, zasada im więcej, tym lepiej. Teraz należy pobrać zdjęcia, które będą jak najlepiej opisywały twoją aukcję. Jeżeli masz ten produkt w domu, to wykonaj fajne foty z każdej perspektywy, trzymając dłoni, żebyś pokazał wielkość tego produktu w dobrym świetle, w dobrej jakości. Później poobrabiaj to gdzieś na jakimś programie do edycji, albo to Canva, albo inne GIMP. Cokolwiek masz do edycji, to po początku. Pierwsze zdjęcie to zawsze mówi, to jest miniatura, która będzie wyświetlana na początku twojej aukcji, więc dobrze zapracuj nad nią. Mógłbym dać też to, później połączę te okładki. Pamiętaj, że są jakieś tam konkretne zalecenia, jak powinna wyglądać miniaturka. Musi być dużo białego, ileś tam procent, więc wykorzystuj na maksa, ale nie możesz na przykład dać zdjęcia całego, gdzie nie będzie białej przestrzeni. Tutaj jeszcze zostaje, więc jest ok. A tak naprawdę połączę to z tym, ale to mówię, to w późniejszym czasie. Tu przechodzimy do opisu. Możesz robić albo całe zdjęcie, albo zdjęcie z opisem z lewej, z prawej strony, lub dwa zdjęcia. Ja zaczynam zawsze zdjęciem tym. Tu damy na przykład tą panią i opis. Opis sobie użyję, już to raz zrobiłem, więc nie będę dwa razy tego używał. Kopiuj. Mówię, tu nie będę się zagłębiał za bardzo w tym wszystkim. Tutaj kolejny wiersz. Pamiętaj, żeby sprawdzić też, jak twoja aukcja wygląda na telefonie, ponieważ no tutaj widzisz na komputerze, to wersja mobilna zawsze jest trochę inna. A większość ludzi, przynajmniej mi się tak wydaje, jednak korzysta z telefonów i dobrze by było, żeby twoja aukcja też wyglądała dobrze właśnie z pozycji telefonów.
Tutaj jeszcze wyślemy, dla kogo jest ta książka. A na końcu, nie wiem, czy jeszcze może jakieś jedno zdjęcie. Takie. Dobra. I tutaj dam o autorze, żeby klient, który ewentualnie gdzieś mnie zna z social mediów, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli mnie w ogóle nie zna, to będzie miał okazję mnie w jakiś tam sposób poznać, sprawdzić, czy jestem autentyczną osobą. Wiecie, tutaj jeszcze było. O, to jest dobre. 6 na 0. Ok, i teraz wracamy do formularza. Klikujemy to wszystko. Ok. I taka aukcja szybko zrobiona. Będę tu jeszcze wracał i poprawiał, ale w taki sposób tu robimy to. Im więcej zdjęć, tym lepiej, im więcej opisu, tym lepiej. Tylko pamiętaj, żeby opis był związany z korzyścią, jaką klient otrzyma, jeżeli to kupi. Tu masz, że w tej książce dowiesz się jak. Jeżeli szukasz skutecznego sposobu na odnalezienie motywacji i osiągnięcie swoich celów. Tutaj język korzyści powinien być wiodący, czyli czy twój klient tego szuka. Jakie korzyści otrzyma, kupując twój produkt. I bez względu na to, czy to jest ta książka, czy jakikolwiek inny produkt, to po prostu korzyść, jaką otrzyma, kupując, nie wiem, lokówkę, kupując meble, kupując zabawki, co z tego będzie miał. Czyli korzyść klienta. Pamiętaj tak od psychologicznego punktu widzenia, że wszyscy, tak ja, tak i ty, lubimy kupować, tylko nie lubimy, jak nam się sprzedaje. Czyli ta decyzja, którą tutaj ktoś podejmie, kupując tą książkę, musi wiedzieć, że to jest jego książka, a nie, że jemu się to wciska, sprzedaje na siłę i tyle. Cena tej książki to 49,99 sztuk. To tak naprawdę nie jest skończenie wiele, bo mogę sobie dodrukować, nie będzie 100. Wystawiam faktury bez VAT, bo nie jestem na VAT-cie. Towar, stawka VAT, podstawę to tam nieważne. Czas trwania do wyczerpania przedmiotów. Wszyscy klienci. Cennik hurtowy. W książce to nie musi być. Czas wysyłki. Jeden dzień. Ok. Aha, to jeszcze nie mam poustawianej, dobra. Możliwe, co wszystko jest możliwe. Czas odstąpienia 14 dni, koszt kupujący, adres do zwrotu Polska. Dobra, kontakt.
wszystko jest. Nie przyjmuję zwrotów nadanych za pobraniem, ale ja za pobranie wysyłam. Otrzymujesz gratis zwrotku, dosyć go nam. A nie będzie. Masz rabat na kolejną sztukę? Okej. Przyjmuję zwrot od firmy. Dobra, git. Adres do zwrotów. Kontakt. Zapisz. A, nazwa, dobra. Dobra. Zapisz. No nie ty. Ej, Boże, Boże. Formularz. Dobra, nie będę teraz tu wam przeprowadzał reklamację, ustalacie gwarancję, ustalacie usługi dodatkowe, ustalacie. Tutaj macie opcję promowania, możecie promować na 10 dni, po 2,90 na jeden dzień. Wyróżnienie elastyczne, czyli tu masz codziennie, tu masz 2,90 na 10 dni. Pakiet promo to jest 3,90 codziennie. Tu macie wyszczególnione, czego te pakiety dotyczą, bajeczkami pozaznaczane, reklamowanie, czyli adsy, kampanie, opcje wystawiania, podsumowanie opłaty. Za samo wystawienie nie płacicie nic, za prowizję od sprzedaży płacicie 4,50 i jednostkowa opłata transakcyjna złotówka. Dlaczego? Ponieważ tak Allegro sobie wymyśliło i złotówka jest do każdej sprzedanej sztuki. 4,50 to jest standardowa prowizja, czyli to musi być tam około 10%. Wystaw przedmiot. Ciekawe, czy mnie przepuści. Cennik dostaw. Dobra. Czyli musimy jeszcze ustawić cennik dostaw. Wchodzimy, czym chcemy to wysyłać. Allegro paczkomaty. Opłata z góry. Pierwsza sztuka, maksymalnie sztuk. Dajmy, nie wiem, 5. Przy odbiorze nie daję, kurierem nie wysyłam. Wszystko to zależy, gdzie mieszkacie, w jaki sposób wam to łatwiej wysłać. Jeżeli wystawicie wszystko, będzie to mocno skomplikowane. Będziecie musieli za każdym razem drukować inną etykietę, jeździć, dojeżdżać. Jeżeli wysyłacie większe ilości, no to wtedy możecie to wysyłać kurier do domu. Jeżeli robicie coś dodatkowo i dojeżdżacie gdzieś tam dalej, tak jak ja mam tu blisko pod miastem i ciężko mi gdziekolwiek dojeżdżać, to mam tu paczkomaty i w paczkomacie nie dość, że jest najtaniej, najlepiej, najmniej reklamacji mam, to jeszcze najszybciej. Pocztek, UPS. Zaczniemy od paczkomatu. Nazwiemy to. Książka. Książka paczkomat. Ok. Myślę, że teraz już może to przejść. Dobra. To jeszcze reklamacja. Czyli to będzie. Będzie dłuższy poradnik. Chciałem tylko szybko wam to wysłać. Ale jak czegoś nie będziecie potrzebowali, to po prostu przewijajcie.
Ale jeżeli jesteście nowymi sprzedawcami lub zastanawiacie się, czy to jest dla was, no to może to być pomocne. Okej, wszystko jest pyk, pyk i pyk. Wystawiłeś ofertę w serwisie. Teraz sobie przejdziemy na mój asortyment. Coś się tu pojawia. Widzicie książkę. Zyj, dobra, później zmienię. Jeżeli ja chcesz, książka motywacyjno-rozwojowa. Łączenie z katalogiem. Zobacz, czego produktu pracuj z katalogiem. I mamy wszystko. Możemy sobie tu wejść dla sprawdzenia, jak to wygląda. Tutaj do poprawki nazwy, bo mi się nie pokazały. Widzicie też inne książki. Jak ktoś tutaj, co ci się przydarzyło, sprzedaje 133 sztuki. A zobaczmy, co on tu takiego ma. Jak zarobić duże pieniądze? Felix Denny, to jakiś zagraniczny. Kim jesteś? Biblia inwestowania. Widzicie, no książki też się sprzedają. Pytanie, czy ktoś kupi, nie znając mnie specjalnie, czy opis jest wystarczający, czy ilość zdjęć jest wystarczająca, ale nie sprawdzisz, dopóki tego nie wypromujesz, dopóki tego nie wystawisz i nie będziesz ulepszał. To się tyczy tej książki, ale to się tyczy też każdej innej, innego produktu, który wystawiasz. Nie myli się tylko ten, który nie próbuje, nie szuka i nie rozwija się. Za dzisiaj ci serdecznie dziękuję. Napisz komentarz, jeżeli coś było nie tak, albo masz jakieś rady, albo masz jakieś przemyślenia, albo masz jakieś pytania, to pisz śmiało, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, aby YouTube cię informował. Zapraszam cię na mój kanał właśnie po motywację, po rozwój, po wiedzę. Zapraszam Cię także do nabycia tej książki, jeżeli wartości, które przekazuję, są Ci znane. To jest tu naprawdę dużo wiedzy dla Ciebie i dla mnie. Dzięki za dzisiaj, na razie, trzymaj się, cześć.